Kryzys finansowy. Czyli wykorzystywaniu statusu państwa rozwijającego się do obkładania cłem wielu produktów amerykańskich czy europejskich i ograniczenie możliwości ich inwestowania. Chiny, jakby ten naturalny mechanizm, który jest zbudowany w Światową Organizację Handlu, że kraje rozwijające się mają pewne przywileje, że nie muszą wpuszczać wszystkich towarów, że mogą ograniczać, ochraniać niektóre branże, stworzyły z tego narzędzie tak naprawdę do protekcjonizmu, ochrony własnych przedsięwzięć, a z drugiej strony żądając i dostępu do technologii, dostępu do inwestycji i pieniędzy. No, przez jakiś czas Zachód to tolerował, ale w pewnym momencie przy takiej skali chińskiego rynku stało się to trudne. No i Donald Trump spróbował, odważył się jako pierwszy wyrównać te szale, te szanse i strasząc sankcjami. Sankcje zostały wprowadzone. Chiny traktują to bardzo osobiście i honorowo i porównują to do II wojny opiumowej, kiedy Chiny straciły tak naprawdę kontrolę nad własnym państwem i musiały ustąpić zachodnim brytyjsko-francuskim siłom i nie chcą się na to zgodzić. No, kolejnym narzędziem, które musiały Chiny wykorzystać, ponieważ w wojnie celnej Chiny nie mają większych szans w konfrontacji ze Stanami, bo to głównie Chiny sprzedają do Stanów Zjednoczonych, a nie Stany Zjednoczone